Oho, proszę, proszę. Sprytne podejście. Pierwszy raz oczywiście Bookstars. No i to ja rozumiem, no wszystko się zgadza. Już myślałem, że ten koleś nagle, nie wiem, wystrzeli z czymś innym, nie wiem, na przykład grupą Zeksa albo konserwatorami, ewentualnie jeszcze raperem. O, negocjator, 25%, za dużo. 20, please. Tamten mówi, że na 25 to jest za dużo. Ciekawe, czy na 20 się zgodzi. Dał mu 20, ale mi nie dał. Czyżby to byłby salon w Paletto? Nie, w mieście kupił. O, to bardzo dobrze wybrał koleś. Mam dobrą lokalizację ma tego salonu. Kurde. Nieczęsto się zdarza, że ktoś pierwszy napad robi z dobrą lokalizacją już tego salonu. Dobra, jedźcie sobie tam, ludzie. O, koleś ma 60 level i 32. No okej, okay, okej. Okay. No już się zapowiada po prostu potężny napadzik, o, tak będę mówił. Naprawdę potężny. Nie zwróciłem też uwagi, czy co koleś pobrał, nie? Jakie tu mamy w ogóle bronie, co my mamy w ogóle wziętego, nie wiem. Na kierowcę, nie spojrzałem się dokładnie na dole, nie ekipy. Też by dużo już powiedziała też dola sama w sobie. A na ten moment mamy kolesia, który jedzie tak jak GPS go prowadzi, nie dosłownie za rączkę. Nie zboczy z kursu, choćby nie wiadomo co się działo. Nie ma na to żadnej opcji. Dobra, będzie trzeba wyjść, bo niestety jechali na tyle daleko, że nie zaliczy. Okej. Okay. W sumie tutaj na starcie no się nie dowiemy, wciskając po prostu taba, no niestety nie da to żadnej odpowiedzi. Boty się nie zbagowały, boty chodzą, czyli wszystko dobrze. Nic jakby się nie dzieje z tym źle. Jest duża szansa, że no może się to udać rzeczywiście. Ale to oczywiście zaraz zobaczymy. Nie wiem jak to zrobiłem, ale tego gościa zaraz wyprzedzę. A kurde, no zakrętak cię robię. Idziemy kurde, przechodzimy sobie. No tutaj ochroniarz, że dobra tam. Dobrze było, świetnie, idziemy dalej. To trzeba tutaj drzwiczki otworzyć, ja widzę, że jeden się nim chciał tam zająć. Mam nadzieję, że dobrze się zajął, tak że nie będzie alarmu, bo będzie przypał. Dobra, ja to otworzę, bo ja wiem, że oni by tego nie otworzyli, dlatego ja to zrobię. Jak coś, to jest poziom normalny, więc tylko trzy tutaj są. W ogóle nic ci ludzie nie piszą, ja nie wiem, nic nie wiemy kompletnie co się dzieje. Nie poszło mi to najszybciej, tak szczerze to hakowanie, mogło pójść znacznie lepiej. Ale wyszło jak wyszło. Nie wiem, może window będziecie chcieli się bawić z góry do dołu czy coś. Nie bardzo. Dobra, tego sobie ściągamy. Jak walniesz go z tej broni, to ja cię walnę normalnie z tej broni też. U ich nie widać w ogóle. Wiem, dziwna sprawa. Okej. Okay. Ja w każdym razie jestem na walenie już karty. O, widzę, że będziemy mieli chyba alarm. Jak będzie alarm, oczywiście nie będzie dało się tego przejść. Widzę, że ten koleś próbuje kombinować. A kombinowanie nigdy nie jest dobrą rzeczą. Chyba, że koleś wszedł tam, ciągnął tego gościa w środku, no to co innego, bo my już przeszliśmy wszystko. Jeżeli nie, no to nie będzie dało się tego ukończyć, nie? Bo na alarmie to będzie przypał. Ale Lester się zaciął. O, mamy alarm. Standardowo, tak mogę powiedzieć. Jak mamy kombinatora, tak zawsze się dzieje. Zobaczmy go na mapie, czy on w ogóle tutaj przeszedł. Nie, on tam został. Cóż, kiedyś była zasada ducha. Zasada ducha polegała na tym, nie mam absolutnie pojęcia co robię, ale ten koleś wygląda jak wie co robię, więc będę powtarzał jego ruchy. Wydaje mi się, że ten koleś powinien się zaznajomić z tą zasadą, bo przynajmniej ten tam pobiegł teraz po niego. Przynajmniej zastosował się do tego, zobaczył, ja biegnę, okej, to biegniemy. Tyle, nie? Teraz w aktualnej sytuacji będziemy musieli zaczynać od początku. I oczywiście nie możemy mieć alarmu, bo jak mamy alarm, no to jest nie do skończenia w ogóle. Nie da się tego ukończyć. Znaczy, nie da się, no będzie to bardzo, bardzo trudne po prostu, żeby to ukończyć. O, może tak powiem. Nie, że to jest niemożliwe, tylko będzie to naprawdę bardzo trudne, żeby to ukończyć. Nesi Shori. O, teraz sorry napisał. No nie wiem, no powtarzasz po prostu. O, kliknął koleś Enter. I chyba co, skipujemy, mówicie? Ja bym po pierwszym razie nie skipował nieudanym. Ale no to jest decyzja hosta, czy kliknął Enter, czy kliknął Page Up. No bo że ten koleś też może wyjść, bo uzna, że to nie ma sensu. No ale też, no nie będę przesadzał, no jeżeli nie dojdziemy do skarbca w tych trzech próbach, no to ja sam też wyjdę, no bo po co mam siedzieć i tak robić? Po co on tak grać, nie? Powtarzać 15 razy i liczyć na to, że akurat w końcu mu się uda podążyć za kimś. Nie wiem. Nie wiem. Dziwne ogólnie jest. Zazwyczaj podejście Bookstars z randomami to nie jest takie fajne, jak to się zawsze wydaje. Nigdy nic nie wiedzą. Nie powtarzają tych rzeczy. Chociaż za mną, jakby chociaż biegli, nie tak jak ten koleś jeden, nie to
dosłownie można powiedzieć, że krok w krok powtarza to, co ja zrobiłem. Chyba, że ewentualnie wiadomo, to jest jego jakaś tam druga postać, nie wiem, drugie konto, czy coś w tym stylu sobie po prostu gra. To też jest taka możliwość. Ale no, ciężko się o tym oczywiście przekonać. Jeżeli nie, no to w takim razie dobrze to robi, nie? No, chcę teraz hakować. Okej. Jak coś, koleś ma tylko 3 odciski, żeby nie było. To jest poziom normalny, koleś ma tylko 3 odciski. O, teraz napisał, że będzie koleś za mną podążył. Tylko, że no, znowu napisał ten nick tak, że... Nie wiem, chyba muszę sobie... zrobię notatnik sobie. Ja sobie te będę zapisywał te niki. I będę sobie ich używał. W ogóle koleś... Nie. Koleś. Wiem, że było źle, ale... Odłóż to. Słuchaj, teraz będzie już wszystko dobrze. Tylko odłóż te broń. Nie używaj jej. Nie używaj tego. Nie rób tego. To kurde, normalnie. RP. Level 10 bym określił, tutaj jest grany. Mówię tak, mój wewnętrzny zegar mówi tak, ogólnie czasu. Czekamy za długo, więc mamy alarm. Nie wiem, czy on jest świadomy tego, że zrobił alarm w ogóle. Tym strzałem. Powiem tak, na Kayo Pelico może i by się nawet nie zauważyli, że cokolwiek się wydarzyło, ale tutaj na kasynie to są inne zasady. O, w końcu otworzył, ale to i tak nie ma znaczenia. Tak naprawdę, zresztą, że to nie ma znaczenia, zajęło mu to stanowczo za długo. Teraz to już się nic nie zrobi. I zaczekali w sobie na nas przy widzie i tyle było. No nic dziwnego, no. Pan Hoss wystrzelił pociski i tyle było. O, jeszcze na Kayo Pelico oni czasem są głusi, nie? Czegoś nie usłyszą. Prawda, tam potrafią widzieć przez ścianę, nie? Ale tutaj, to jeżeli podejście nie jest zrobione tak, jak nazwijmy jest w scenariuszu, o, widzę, że to jest moja decyzja, ale ostatnia próba, jak się teraz nie uda, to skipujemy, nie? Tutaj trzeba zrobić podejście tak, jak jest w scenariuszu zazwyczaj napisane, nie? Czyli po prostu. Czyli tak, jak mamy Bookstars, musimy iść przez to lobby, nie? Co prawda wiadomo, możemy to obejść, nie iść przez lobby, tylko iść jeszcze jedną drogą, którą kiedyś tam pokazywałem. Dawno temu, jak przechodzić do Bookstars tak naprawdę szybko. Ale da się jeszcze szybciej, oczywiście. Ale tam to jest o wiele szybsza droga niż ta, ale wolę ich nie zabierać w inną stronę, bo jeszcze sobie nie poradzą. Albo zgubieją i nie będę już podążać. Nie wiem, może być różnie po prostu i to tyle. O, słyszałem, że tam gościa walnęli. Bardzo dobrze zrobił, koleś. 25 expa sobie stało, to sobie zabrał. Miejmy nadzieję, że teraz nie włączy alarmu. Uważnie. Świetnie. Powiem tak, wszystko dobrze. Nie, zresetujcie to szczerze, nie? Ja sobie to otworzę, żeby tylko jak już to zejść na dół, żeby szybciej zresetować. Tak naprawdę. Don't shoot. A teraz to już nie ma znaczenia. Teraz to już nie ma znaczenia, szczerze ci powiem, koleś. Nie potraficie dojść do skarbca. I tyle. Dojść do skarbca jest dla was zbyt trudne, więc no ja też nie chcę powtarzać tego podejścia 50 razy, bo to jest tylko gotówka. Gdyby, nie wiem, koleś tak lepiej diamenty czy coś, no to by było. A tak to nie ma znaczenia. Tej kolesie macie. Tak byłoby w najlepszym wypadku z tego napadu z 200 tysięcy, więc czemu mam się męczyć, nie wiem, z godzinę po 200 tysięcy, no. Sorry. Nawet w kółko to też oglądając też nie ma sensu. W ogóle koleś, I see to you, don't shoot. A to już nie ma znaczenia, jak to żeś napisał. W ogóle ja widziałem, ty nie strzelać. Co w ogóle nie ma znaczenia. Enter, koleś, klikaj. Pomijamy to. Dobra. Damy im jeszcze jedną szansę. Ostatnią szansę damy im. Ostatnią szansę na to wszystko. Powiem tak, alarmu nie było z tego powodu, ale interesujące powiem. Wkurzył do niego strażnik, pewną drogę zakradził i już go wyjaśnił. Nazwijmy, że to był wypadek przy pracy, nawet jeżeli by przez to serię był alarm, no to nie przeskipowałbym, no bo coś się ewidentnie musiało zepsuć. Widzę, że idzie jeszcze raz, więc normalnie no można powiedzieć, że odpalmy drugi raz timer i zobaczymy, jak mu teraz pójdzie. Czy pójdzie trochę szybciej, czy też nie pójdzie szybciej? A to się oczywiście okaże. O! I co teraz powiesz za ten zwrot akcji? I teraz już koniec. Skończyły się twoje rządy, panie hoście. Ty stąd nie wyjdziesz żywy. Absolutnie nie ma na tej ocy. Jeszcze go pośpieszę. Ma rację, skoro on uważa, że już jest za długo, znaczy, że jest za długo. Tak to jest generalnie. Nie no, będzie te 3 odciski, pewno będzie robił to z ponad minutę. Nie wiem jeszcze, że jaki jest czas, bo ja to sobie naprawdę sprawdzę, bo to jest interesujące. Tutaj zrobimy sobie taką tabelę randomów, nie? I będziemy mogli ich sprawdzać, jak szybko hakują, który random był najlepszy. Tylko będę musiał sobie to wszystko zapisywać, żeby potem o tym nie zapomnieć. O, pośpieszę go. O, w końcu otworzył. Dał radę. Brawo, brawo, dał radę. Dobra, zjeżdżamy sobie na dół. Teraz tutaj sobie tego walimy. Teraz nie idziemy, trzeba zaczekać. A że ochroniarz zrobi sobie
sobie kółko i dopiero wtedy, no bo teraz nie możemy. No i chyba teraz powinno być git, chociaż ciężko zawsze powiedzieć, co z tym jednym ochroniarzem, no bo chyba nie zrobił dokładnie tych ścieżek patrolowych, albo coś się zbugowało i nie widać tego. Znowu mamy tę samą sytuację, że my przebiegamy z tym gościem, a ten drugi śpi. Zaraz go zobaczą. Teraz bibuba zrobiliśmy. No, dał radę jakoś. Świetnie. W ogóle druga sprawa, kucając na tym podejściu nie działa. Kucak tutaj nie działa. Absolutnie kucak nie działa na tym podejściu, więc schodząc na kucaku tylko spowalniasz samego siebie. Kucak działa na cicho, co prawda mogą wykryć po tych kółkach nas. No, tylko żeście widzieli u mnie zazwyczaj, jak wyglądają napady na cicho. Ja po prostu biegam, skaczę i oni i tak mają to gdzieś. Może to wina tego, że mam po prostu wbite skradanie na maksa i dlatego nie są te kółka aż tak duże. Ale to ciężko oczywiście jest mi powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Tak nie jest, ale wiem, że oni mają taką możliwość, żeby wykryć, ale na sprytnym podejściu nie. Na sprytnym podejściu to oni nic nie wykrywają. Ale z tego, co słyszę, nie, to tam koleś chyba robi tak, że leciutko klika i wierci, więc nie umie wiercić koleś. Zobaczymy, czy się ogarnie. Kiedyś pamiętam, że był jeden koleś, co zmienił, nie wiem, 20 level czy coś i on zrobił dwa razy te błędy, te, żeby się zepsuła wiertara i ogarnął od razu. Standardowo. Koleś nie umie wiercić, dobrze, ja wszystko zrobię, ja to wiercę, ja z wszystkich zabiorę. Normalnie to jest, powiem, taki standard normalnie. Coś zrobiłeś? Nic nie zrobiłeś. Brawo, dobra, dobrze ci poszło. Świetnie, takich ludzi tutaj potrzebuję. Ciekawe, czy by z laserem, nie no, laserem to każdy sobie poradzi. Naprawdę, chyba każdy sobie poradziłby z laserem. Bo nie ma osoby, która by nie dała rady z laserem. Wchodzimy do środka i zabieramy potężną gotówkę. Oj, tak, tak, to jest bardzo potężna gotówka. Tak potężnej gotówki jeszcze nigdzie, nigdy nie było. Dlatego będziemy ją brali na cztery bramki do tego. I przy hakerze Page. No mimo bardzo dobrego hakera. Tak szczerze. Prawda, to jest bardzo dobry haker. Wziąłeś terobajta, a nie zrobiłeś podejścia na grupę Zex. No wiadomo, no pierwszy raz musi być Bookstars, bo to jest już standard, ale zazwyczaj z tym Bookstars idzie haker 7%, czyli ten, którego ma się zawsze. Dobra, tutaj teraz GH, gdy otworzyć sobie H. Tyle, nie wiem. Może dadzą radę to w czek zebrać. Jest na to duża szansa, ale to oczywiście zobaczymy, gdzie oczywiście oni pójdą, bo to też jest dosyć istotne, gdzie oni po prostu pójdą. Okej, idziecie na EE, przynajmniej dobrze, że idziecie razem. Świetnie, no to nie wiem, spróbuję sobie C zebrać i tyle. Ja im wszystko otworzę, oni po prostu będą zbierali. No jakaś to metoda niby jest. Zobaczymy, czy to będzie dosyć dobra, żeby oczywiście ten napad skończyć z jak najwyższą wygotówką, co nie? Zobaczymy generalnie. Nie wiem, ja to wiem, że szybko dosyć się wejdę, nie, do tego, co? I tyle, nie? A oni po prostu mają do zebrania, no ja właśnie też mogę tym, że nie mam tej kubki zebranej jednej. Też może być nie tak, ale zobaczymy, jak tu pójdą. Czy pójdą na GH? Co oni tu zrobią, nie? Nie no, obydwoje się nie pchajcie do jednego. Co ty w ogóle, koleś, się z nim ścigasz? Idziesz do czegoś innego wtedy. Nie wiem, tu do mnie. Do mnie najlepiej nie, no bo teraz ja biorę sobie C. Tyle. I tamten koleś prawdopodobnie pójdzie na H, nie? Biorę tylko jeden wózek, ale wszystko otwieram im. Ale przynajmniej dobrze, że zbierają. To jest dosyć istotne, że zbierają, nie biegają po tym skarbcu, nie wiedząc, co zrobić. Bardzo dobrze to akurat idzie, nie? Tu akurat mogę to powiedzieć jako jedyne, że to im idzie bardzo dobrze, że potrafią dobrze zbierać, nie? Jakkolwiek to nie brzmi źle, ale zbierać dobrze to już potraficie. Teraz tylko ten koleś niech bierze H i ja idę ich kontrolować. Zobaczymy, jak im wyjdzie. Koleś podniósł. Świetnie. No i teraz możemy sobie patrzeć na kolesia przy H. Bo raczej wątpię, że zrobił sobie skrytki. Nie? Nie zrobił skrytek. Nie zrobił. No tylko sobie popatrzymy. Dobra robota, koleś. Zbieraj, zbieraj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Około tak gdzieś mniej więcej przy 15 sekundach mówię anulować. Anulował wcześniej. Niestety. Dlaczego? No bo widzicie, mamy bardzo dużo czasu jeszcze, więc bardzo dużo by zebrał. Ale kurde, tak szybko to ja nie wiem, czy to zaliczy. O, zaliczyło. To też postać trochę musi się ustawić, nie? On od razu klika Enter i tyle. Dobrze. To w sumie i tak jest gotowa, więc no co ja będę zawsze mówił. Na diamentach to byłby płacz. Takie coś, że się dzieje. To oj, ale byłby płacz, szczerze. A diamenty to jest w ogóle lepsza sprawa, bo diamenty to jest cały wózek, to tam 400 tysięcy jest wart, więc zostawiając jeden wózek, no to jest już przypał. Zdziwiło mnie jedna rzecz, że te boty sobie stały, ale lały generalnie sprawę. Dlatego sobie ściągniemy. Monitoring ich wykrył. Rozumiecie to? Monitoring ich wykrył. To ja tak pokazuje, że monitoring ich wykrył. Nie zrobił przepustek, okej. Kto mu kazał tamtędy iść w ogóle? To jest bardzo interesujące.
No to ja akurat klikam page up, nie? No w tej sytuacji, jak już uciekamy stąd, no to to już jest prostsza sprawa niż w drugą stronę. Tego nie będę teraz klikał enteru, ale się pyta, czy powinien walnąć kamerę. Jak walniesz kamerę, to mamy alarm, po prostu. Po prostu trzeba zaczekać i tyle, a ty nie wiem, koleś. Najlepiej nic nie rób, bo to byś pomógł najlepiej, szczerze. Ja byś absolutnie nic nie robił. To byłoby wtedy naprawdę bardzo dobrze. Teraz tutaj powinny być odciski. Jeżeli nic nie jest zepsute, to tu powinny być odciski. Nie, interesujące. Tak, no nie, już źle kliknąłem, ale to jest naprawdę interesujące. Bo powinno tutaj być odciski palców właśnie. Dobra, nieważne w każdym razie. No trudno, już przejdziemy tą minigra. Na szczęście proste wzory się losują, więc to też dużo daje, że prosty wzór jest. Szczerze powiem, teraz mam strzały, bo dokładnie nie pamiętam. No to był strzał, szczerze, bo nie pamiętałem. Dobra, chodzimy. Coś chyba nie tak zapamiętałem, jeżeli chodzi o to Bookstars. Coś jest nie tak, coś nie tak zapamiętałem. Albo nie wiem, po prostu tak ma być, że tu i tu są odciski palców. Dobra, ludzie, dajcie mi przejść. To po pierwsze. To po drugie. Kto mu kazał chodzić naokoło? To jest jedyne moje pytanie. Kto ci każe tu biegać? Biegamy? Nie biegamy. Kto ci każe wyciągać te broni? Kto ci każe rzucać ten granat? Pierdzielec za... No, już mamy alarm. Brawo. Kto wziął za bronię? Tak, ja wziął bronię. Przecież już nie mamy... No, tego w ogóle stąd walimy. Niestety. O, dobra, idealnie. No i przechodzimy. Powiem tak, to było możliwe do przejścia na cicho, ale zdecydowali, że zrobią to inaczej, nie? Jeden random zdecydował. Zdecydował o losie nas wszystkich. No przecież mam granat, no czemu go nie wykorzystać, co nie? No tak, oczywiście. To może pójść nie tak, nie? Ostatnim razem ktoś rzucił taki granat i to chyba ten sam nawet. No i nagle był alarm. Co może być nie tak, jak się go teraz użyje, nie? Co może się zmienić w takiej sytuacji? No ja nie mam absolutnie pojęcia. I w ogóle pojazdy są po drugiej stronie. Akurat można było po nie szczerze iść. No ale już trudno, nie zauważyłem tego na początku, no to teraz już szkoda po prostu po to się zabierać. Gościu, w ogóle słuchaj, taka dobra rada. Walisz zawsze w głowę. Patrz, i sprawa załatwiona, nie? Koniec tematu wtedy jest. Nie, bo tak jak walisz full auto po nic, no to zobacz, oni cały czas będą ci wstawać. I tyle będzie z tego. Chodźcie, słuchajcie, muszę wam jakiś wóz skombinować. Kurde, akurat dla dwóch jedzie w tym kierunku, no. Też ten na dwóch. On nie jest najlepszym wyborem generalnie. Gdyż tutaj, to w tym miejscu, mamy właśnie samochód dla trzech. Też tego walić. Znaczy na trzech, sorry, na czterech, nie? No ale wiecie, że w trzech tutaj się zmieścimy. No i dobra, niech oni sobie w takim razie prowadzą. Zobaczymy, gdzie poprowadzą nas. Czy pojedziemy tunelem, czy może helikopterem, czy może pojedziemy ze strzałką. O, koleś mówi, żeby jechać na helikopter. Dobry pomysł, generalnie. Tylko pytanie, czy ten, który prowadzi, będzie wiedział, gdzie jest helikopter. On nie wie, że tak po prostu. I tyle wystarczyć powinno. Widać, że niestety koleś nie ma pojęcia, gdzie jest helikopter, więc niech sobie pojedzie. Powiem tak, generalnie... O, chyba napisał tutaj koleś, what are you doing, miał chyba napisać. Czemu, pewno chciał napisać tak, czemu nie pojechać na helikopter? Ja napiszę, nie? Ja napiszę tak, nie wiem, czy to jest oczywiście poprawnie gramatycznie, ale niech tak będzie już. Myślę, że powinien szczaić, bo on też, ja też trochę muszę się domyślać, więc może szczaić to, co ja tu napisałem. Się mam na myśli to, że pewno nie wie, gdzie po prostu jest i tyle. Po prostu będzie sobie jechał, jak go strzałka prowadzi. W ogóle tak a propos, to wziął kierowcę 10%, bo te pojazdy są tylko dla dyszki, plus. Zbrodnie mamy 9%. No i mieliśmy hakera 9%. Haker był dobrze. Pojazdy do zniżki, bo to tak tylko się bierze takiego kupca do zniżki, więc nazwijmy, że to jest takie pośrednio, że no dobra, do zniżki może być. Strzelec wyżej niż 5%, no strata pieniędzy po prostu. Nie, w ogóle na to wszystko ten koleś jeszcze mi napisał OK. A druga sprawa, zaznaczyłeś mu co, pojazdy do zmyłki? Pojazd do zmyłki mu zaznaczył. No pomógłby nam zmniejszyć gwiazdkę z 4 na 3, ale myślę, że on raczej chyba oleje już z prawej, będzie jechał przed siebie. Więc niech jadą. Jedzie, to jest po prostu pan GPS. W ogóle rzadko, szczerze powiem wam, że się trafiają jak już takie randomy, które nawet nie wiedzą, gdzie jest tunel. Tak naprawdę. Żeby nie wiedzieć, gdzie jest tunel na napadzie, no to naprawdę musieliśmy trafić na dobrą perełkę, nie? Tunel naprawdę jest, jeżeli chodzi o drogę, no to jest najbezpieczniejsze oczywiście, co nie? Ale czasowo, no to... Łop,
Kurde, co tam można by było zrobić przez ten czas? Niby nawet powiedzieć, żeby sobie śniadanie zrobili, albo nawet, nie wiem, kolację przez ten czas. Jedni co bardziej odważniejsi, to nawet i obiad na Liberatę zrobić nawet. No, a helikopterem byłoby o wiele prościej. Teraz po co mu zaznaczył to znowu ten cel? Nie wiadomo, no przecież masz żółty znacznik. Chyba, że nie, no chyba, że kolej, że nie widzisz tego żółtego koloru. Ale nieważne jaki kolor widzisz, raczej myślę, że z szarem to nie powinien ci się zlewać. Nie wiem, czy w ogóle da radę uciec, bo to też jest dobre pytanie. Na ten moment jest na dobrej drodze, nie? No bo nic go nie goni, ale zobaczymy. Poradzi sobie. No na ten moment, kurde, chyba po drzewie zaraz będzie jeździł. Więc chyba nie wyjdzie. Ale teraz wymija bokiem. No coś tu będzie, nie? To się dzieje w ogóle, to pewno ma na myśli. Robi dobrze, no stara się ich uniknąć i zgubił ich. No cóż, no tutaj można powiedzieć, że brawo za szybkie zgubienie, bo to była największa obawa. Jazda tą drogą, nie? Cóż, no to właściwie teraz ma koleś prostą drogę do tego, no. Sprzedawcy. Przynajmniej, no powiem, że napad się skończył. Zapewne on trwał. Strzela mnie, nie patrząc na OBS-a, że jest 40 ponad minut, nie? 40, nie no, nawet 50 mogłoby to trwać. To jest naprawdę długi napad. I mógłbym powiedzieć, że to jest oczywiście dla, jakby dla mojego konta, to nie jest to opłacalne. Bo wiadomo, lepiej by mi się opłaciło iść na Cayo Perico niż komuś pomagać, ale to wiadomo, że tak jest zawsze. Jeżeli chodzi o to, że lepiej jest zrobić do siebie niż do kogoś tu pomóc. Świetnie, że dojechał sobie do tego. Brawo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzę, że przybijanie piony i dla mnie niby miałaby być platyna. Kurde, zaro mi się za sprawa generalnie. I tak rzeczywiście jest, zostaje platyna. No i to ja rozumiem oczywiście. Fajnie, tylko że ja z tego napadu dostanę z 200 tysięcy, nie? No bo tutaj jest słabizna, jeżeli chodzi o hajs. Kurde, 200 tysięcy, to ja bym pomarzyć chyba chciał. Tak naprawdę, to chyba pomarzyć bym chciał o 200 tysięcy. Wtedy dostałem tyle. No, a i samo to porażka, szczerze. Naprawdę, to jest taka porażka, że ja nie wiem. A napisał, że dobra robota. Bardzo, bardzo dobra robota. Jakby ci to, wiesz, koleś powiedzieć, no nie było dobrze. Wiesz, nie było dobrze. Jedyne, co koleś zrobił tu, szczerze, dobrze, to ten. Ucieczka, jak już uciekał przed policją, to naprawdę nieźle mu się udało. W ogóle to ciekawe, ten koleś co tutaj jest obok mnie, to ma w ogóle strój policjanta to jest. Kurde, pierwszy raz widzę, że ktoś się ubrał w strój policjanta, co prawda nie da się go zdobyć normalnie w grze, wiecie, że kupić. Ja trochę gliczami trzeba się pobawić, ale co zrobił to ma, nie? Jeszcze chyba pierwsza osoba, która w ogóle chodzi w tym stroju. Ale kto wie, może kiedyś w czasie będzie rzeczywiście do kupienia ten strój. Ale to tam, co tam orientuję się trochę bardziej, to wiedzą, że miał być DLC policyjny i dlatego te stroje są odblokowane. Ale że no, wtedy kiedy miało się wydarzyć, no, działa się pewna rzecz w Ameryce, no to niestety się nie pojawiły. No trudno, no. Może jeszcze kiedyś się pojawi, nie? Może jakąś właśnie teraz się pojawi, nie? W tym lacie, połączone z czymś jeszcze więcej, nie? To wie, no, co to będzie po prostu. Nie wiadomo po prostu na ten moment. Cóż, napadzik udany. Cóż, nic więcej tu nie można powiedzieć niż, że no ekipa nie była, nie należała do najmocniejszych. Nie byli to najmocniejsi, chociaż jeden koleś potrafił być duchem i jakoś to wychodziło. W ogóle ma opresora. I bardzo dobry pojazd. W każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!